Cześć, witam was w serii, do której się już przyzwyczailiście, nie możecie bez niej wytrzymać, bo ciągle mi piszecie, kiedy openingi widzów. Jest kolejny opening widzów, to są nadal openingi jeszcze z grudnia do połowy grudnia, gdzieś do około 17 grudnia. Wszystkie openingi, które były przysłane przed 17 grudnia w zasadzie, o, w ten sposób, to są właśnie dzisiaj, będą pokazane. I pamiętajcie, że po jeszcze dzisiejszy chyba i następny odcinek będą openingi normalnie wszystkie pokazane, ale tak jak już wspominałem, wszystkie openingi, które będą mało screen będzie wysyłanych, nie będą pokazywane na odcinkach, już o tym nieraz mówiłem, wszystkie openingi wysłane po 24 grudnia, które będą zawierały tylko jedną skrzynkę, nie będą pokazywane. Nagrywajcie większe openingi, naprawdę większe openingi. I tak jak już parę razy mówiłem, nie pokazuję openingów z Facebooka, ponieważ nadal się zdarzają osoby, że do mnie napiszą na Facebooku, wyślą mi opening. Ja po prostu tam mam od was tyle wiadomości, że te openingi mi giną i z tego powodu powiedziałem, wysyłacie mi tylko na maila. Jeżeli na maila nie możecie mi wysłać nagrania, bo macie za duże, to już parę razy mówiłem, wgrajcie na jakiegoś Dropboxa, na Google Drive'a. Google Drive'a każdy ma. Jeżeli macie grę przypisaną do Google, macie Google Drive'a. Google Drive jest darmowy. Tam wgrajcie swój opening, a mi mailem wyślijcie linka. Wiele osób tak zrobiło i wiele osób już było pokazane na odcinku. Więc wszystko jest wyjaśnione. Wszystko jest wyjaśnione. Nie płaczcie, że z Facebooka nie ma waszych openingów. Naprawdę, ja powtarzam, pokazuję wszystkie openingi, które mi wysyłacie, więc trzymajcie się pewnych też zasad, które ja wymagam, a na pewno wasze filmy będą nagrania z openingu będą pokazane. Więc naprawdę, trzymajmy się zasad, żeby nie było bałaganu, a wszystko będzie pokazane, każdy będzie miał swoje kilka chwil na odcinku, więc serdecznie dziękuję za openingi wysyłane na maila, naprawdę dziękuję. Lecimy z pierwszym openingiem, Royal Warrior, tutaj właśnie mam mały opening, będzie Legendary Chest. Więc serdecznie pozdrawiam Cię, Royal, z mojego klanu. Lecimy z Twoim właśnie Legendary Chestem. Tylko pamiętajcie, wysyłajcie więcej. To jeszcze było jak klon wszedł. No i mu wpadł tutaj Miner. Fajnie, przyda mu się. Więc pozdrawiam i lecimy z kolejnym. I mamy kolejny i to jest właśnie to, co ja mówiłem. Żuraw, Polish Legends, Akademia. Pozdrawiam serdecznie. To jest przykład widza, który mnie słucha, który mnie ogląda. Pełne sloty, Giant Chess, Free Chess i Crown Chess i tam jeszcze chyba jakaś turniejówka albo challenge'ówka. I to jest właśnie przykład openingu, który będą pokazywane po 24 grudnia. Więc takie openingi mi wysyłajcie. Ja chyba troszeczkę za głośno miałem mikrofon, już sobie go ściszę lekko. Dobra, i lecimy. Najpierw Free Chessy są pokazywane bardzo ładnie, tutaj wszystko... Tutaj jeszcze nie wiem, sprawdzać, czy będzie, nie, chyba sprawdzał godzinę, dobra. Lecimy, trzymamy kciuki, żeby wpadła legenda, właśnie takie piękne openingi, to powinna wpaść jakaś legenda, chociaż nawet z Silver albo z Free Chesta. No i zobaczmy. Canon. Tutaj jeszcze nic takiego fajnego, ciekawego nie wpadło. Tak jak mówiłem, no nie pokazuję waszych openingów z Facebooka, ponieważ mam tam pełno wiadomości właśnie w tej chwili, cały czas telefon, o tutaj Classic Challenge 9, ładne, cały czas mi telefon wibruje, wiadomości dostaję, więc naprawdę uwierzcie, że dziennie dostaję od 50 do 100 wiadomości waszych i to wszystko mi tam ginie, a na mailu sobie spokojnie leży, jak idę do nagrywania odcinka, to wszystko na odcinku tutaj ładnie pokażę. Tam czy w sklepie była jakaś skrzynia, dobrze, patrz, widziałem, zaraz zobaczymy, teraz będzie Crown Chest. Więc naprawdę, trzymajcie się pewnych zasad, ja się trzymam pewnych zasad, a wszystko będzie pokazane, wszystko będzie ładnie. Czołeczki. Tutaj mamy Epic Chesta w sklepie z 8 areny, fajnie. I właśnie takie openingi lubię, jest klon odblokowany, Prince i Goblin Barrel. No i mamy jeszcze Giant Chesta i Silverka, Silverek za gemy. Bardzo fajnie, 8 gemów nie jest dużo, ma kolega tam gemów trochę. A jest, no nic ciekawego na razie nie wpadło. No i tu Giant Chesta, trzymam kciuki. Jest Epic. Jest 25 Hog Riderów, nawet ładnie. I 230 szkieletonów. Nie wiem, czy kolega używa, chyba nie, bo ma w piątym lewerze. Więc myślę, że nie używa tej karty. Ale serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za ten opening. A my lecimy z kolejnym. Mamy kolejny opening. Futemberry.
hutempery.łowca.pl. Tutaj będzie super magiczna, najprawdopodobniej otworzona, ale pamiętajcie, jak przysyłacie te kopeningi, to te silverki też by się przydały. Właśnie mówię, po 24 grudnia, będę się powtarzał, wiem, ale po 24 grudnia takich openingów nie będę pokazywał. Ja wiem, że każdy chce na chwilkę zaistnieć, ale też wysyłajcie mi więcej, bo ja mam dużo roboty z takimi małymi filmikami, dużo cięcia, muszę więcej ich obrobić. No i tutaj mu wpadły Gwarcy 23, niestety nie było legendy. I serdecznie dziękuję, pozdrawiam. O, widzę, że tutaj mam drugie nagranie Royal Warriora, super magiczną, chyba musiałem to przegapiłem jakoś, dobra, ale nie będę już tego jakoś wycinał czy coś, tylko lecimy tutaj, super magiczna. To, że to nie było na jednym nagraniu. Dobra, ale mamy super magiczną jego drugą. 212 literalnych, ładnie tam wpadło. O, grubo poszło i co? I 23 tornada. No szkoda, że nie legenda. Ale jeszcze raz pozdrawiam. Kolejnym naszym bohaterem jest Kyushin, gram, bo lubię. Pozdrawiam wkurwionego. Ale tutaj coś nie widzę, żadnych skrzynek, więc nie wiem, co tu kolega nam chce pokazać. Legendary czy będzie? Jest legendary chest. No szkoda, że tylko legendary chest, kolego, ale no, obiecałem do 24 grudnia pokazać każde nagranie, więc pokazuję. Jest odblokowany Drwal, gratuluję, pozdrawiam. Kolejnym naszym bohaterem jest VIP, OP, VIP klanu Poland. Tutaj już wcześniej musiałem trochę przewinąć, bo już darmówkę jedną otworzył. To też nie jest zły opening, ponieważ jest parę skrzyń, więc mamy co oglądać. Ja cofnę i lecimy z jego pierwszą darmówką. Będzie legenda na pewno u niego na openingu. 8 elitarnych barbarzyńców, ładnie nawet z tej darmówki. Zobaczymy, co z drugiej wypadnie. Miejmy nadzieję, że to jest coś ciekawego. Giant i strzałki. No, tu już troszeczkę było mniej. Ale kolega też nie jest jakoś na razie wysoko, każda karta mu się przydaje. Gemy, dwa Mega Minion, Goblinki, Inferno Tower oraz Bomber 31. No i też nie było źle, dobra. Co tu mamy teraz? Goldówka będzie otwarta zapewne i dopiero po niej nasza Legendary Chest. No i tu Giant, Rakieta, Royal Giant. Nawet ładniej wpadło, 16. No i mamy legendę. Będzie coś odblokowanego. Na tym poziomie myślę, że kolega nie ma dużo legend. I ma kolejny gracz odblokowanego Drwala. Pozdrawiam. Myślę, że nie za bardzo może się cieszyć, ale legenda to legenda, dla każdego się liczy. Nowa legenda do kolekcji. Pozdrawiam. Kolejny opening. Mam nadzieję, że ten Giant Chest zostanie otwarty za gemy. To by było fajnie, ale jest super magiczna. Jest Free Crown, czyli też nie jest taki zły opening, ale przydałaby się reszta skrzyń do tego openingu. No zobaczymy, rakieta, nic, Scrown Chesta, co tutaj wypadnie? Czy będzie legenda? Liczymy na legendę. Barbarzyńcy, archerki i rakieta. Znowu rakieta. No i super magiczna. Trzymamy kciuki. Podłaśnianie. No nie musicie mi z głosem wysyłać, ponieważ ja i tak głos wyłączam, podkładam swój odblokowany tornado. Prince, Baby Dragon, czyli tu, oj, 525 elitarnych barbarzyńców. No kolego, żeś teraz tutaj po prostu złamał system na naszym openingu. 525 barbarzyńców, no to jest po prostu masakra. No i tu, co będzie Hog Rider? I nie liczyłem, ile było epików, ale może być legenda. Nie, jest epik, było za mało epików. Mówię, nie liczyłem, nie zwracałem uwagi. Baryłka, przyda się. Dosyć popularna ostatnio. Pozdrawiam. No i mamy kolejny opening. Szlachcic, chytra baba, klan. Dwie darmówki i magiczna. Szkoda, że nie ma tych więcej. No naprawdę, będę się powtarzał. Wysyłajcie openingi z pełnymi slotami i jakimiś fajnymi skrzyniami. Bo po 24 grudnia wszystkie nagrania, które przyszły, już nieraz mówiłem na odcinku, nie będę pokazywał. Jak będą pojedyncze skrzynki, albo bardziej takie, może dwie słabe jakieś. Ja wiem, że każdy, nie mówię tu akurat, że kolega, ale mówię, wysyłajcie po prostu większe. Bo to jest dla mnie mniej też roboty, wy też możecie więcej pokazać, dłużej być na odcinku. No mówię, no są pewne zasady, wy coś róbcie, ja coś będę robił i razem stworzymy super serię waszych openingów. No i co w tej magicznej? Nic na razie ciekawego. Elitarni barbarzyńcy przydadzą się koledze Wizard i Golem. No niestety nie było legendy, ale serdecznie pozdrawiam i trzymam kciuki, żeby były w następnych.
Tutaj mamy znowu Kutkowski, on już chyba kiedyś był u nas na openingu. Polej olej i to też jest właśnie przykład w miarę fajnego openingu. Szkoda, że te dwie skrzynie jeszcze tutaj nie doszły do openingu. No ale będzie Giant, będzie Goldówka, będą Free, Chesty i Crown Chest. No i tutaj Dark Prince. To będzie w kolejnej skrzyni darmowej. Czy koledzy coś tutaj fajnego wpadnie? Ej, spokojnie, już ładnie na 8 level pójdą. Przydatna karta. Gold, szkieletonki, spergobliny, inferno i knighty. Teraz mamy Crown Chesta. Gemsy się zawsze przydadzą, elitarni barbarzyńcy, kanon, goblinki i inferno. No już blisko zrobienia kolejnego levelu. I mamy Giant Chesta. Trzymamy kciuki, no jest jedna epicka, 24 muszkieterki i 207 minionów, no można powiedzieć słabo z tego wyszło. Pozdrawiam serdecznie. Kolejnym naszym bohaterem z bardzo super openingiem. Zobaczcie, dwa Giant Chesty. Magiczna, epicka. Kocham takiego gracza, który wysyła takie openingi. No w sensie, że bardzo lubię. Suchciak, naprawdę serdecznie pozdrawiam. Polskie gwiazdy. I to nawet chyba do ciebie pasuje. Jesteś polską gwiazdą z super openingiem. Lecimy. Epicka. Rage. Golem i czegoś dużo, 8 X-Bowów. To jeszcze było przed tym update'em, gdzie zwiększyli ilość kart. Goblinki. Mega miniony i 230 elitarnych barbarzyńców. No ładnie. Tutaj znowu druga magiczna. No, trzymamy kciuki, żeby legenda wpadła. Barbarzyńcy, eliksir, rakieta. O, gwarcy. No i ostatni Giant Chest. Szkoda, że nie wpadnie żadna legenda. Chociaż nie mówmy hop jeszcze. Nie, 230 goblinków. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam za taki, naprawdę dziękuję za taki opening. Ale hola, 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 tu kolega jeszcze ma legendary chesta. Właśnie trochę, aż myślałem, że tego przegapię, tak mówię, nagranie takie dłuższe, dobra. No i co mu wydropi? Czy mamy kciuki, żeby wpadła mu karta, którą on chce? Odblokowany drwal. Czy to już jest trzeci drwal na odcinku? Mamy go tutaj pod dostatkiem dzisiaj. Zobaczymy. Openingów jeszcze paręnaście jest. Zobaczymy, co będzie w kolejnych. Pozdrawiam, dziękuję. Naprawdę serdecznie pozdrawiam. No i kolejny krecik z Gdyni. Tutaj będzie magiczna. Crown Chest, goldówka. Nie jest zły opening. Szkoda, że po prostu te silverki nie są też przygotowane, ale. Mamy opening. I ten jeden silverek za gemy. No akurat były 4. 3 do otwarcia. Przepraszam, się ziewam. Dzisiaj mało pospałem. Na nockę dzisiaj się idzie do pracy. Weekend wycięty z życiorysu. Giant. No i trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za legendę. Za każdego z was trzymam zawsze kciuki. Hog Rider. Rakieta i spergobliny. No i na kolejny level pójdą, jeżeli kolega ich używa. Tutaj ten silver się będzie otwierał, a teraz mamy golda. Mamy magiczną. Zap. Elixir Collector. Minion Horde. Kieletonki, piecyk i bez legendy. No szkoda. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. Zobaczcie. Oto przykład kolejnego pięknego openingu. Jest Giant Chest, są 3 goldówki, Crown Chest i Free Chesty. Uwielbiam takie. Dominik Master, serdecznie dziękuję. Roko Sover, pozdrawiam. I lecimy z kolejnym openingiem. No i na początek idą darmówki. Jest Hog Rider, Zap. Tych darmowych ostatnio mi nic w ogóle z żadnej skrzyni nie chce wpaść. Piszcie w komentarzach, jak wy macie. Bo nie wszyscy wysyłacie openingi, ale napiszcie, jak wam ostatnio dropią karty. Ja ostatnio mam słabo z dropieniem. Gold. Gemsy, ładnie, nawet 4. Rakieta, mortar. Mega minion, goblinki. I teraz lecimy z goldówkami. Trzymam, naprawdę cały czas trzymam kciuki, żeby wpadła legenda. Na razie nic. Kolejna goldówka. A
Haj, spryty. No i co tutaj mamy? Znowu golduweczkę. I Terra Giant, ale mi się naprawdę ziewa. Nie przez wasze openingi, tylko... O, jest Giant Skeleton. Giant Chest i czego dużo, 230 Royal Giantów. Dziękuję i pozdrawiam. Kolejny opening Stanley, 16 Championi. Też w miarę fajny opening, wszystkie sloty zapełnione. Niby ma słabe skrzynki, ale zawsze z tych słabych skrzynek można trafić legendę. I właśnie takie openingi z pełnymi slotami, jak są, wszystko pokazujecie. To mi się podoba właśnie. Troszeczkę nagranie wolne, ale idzie w miarę. Gemy, fajerki, mortar, eliksir i mirror odblokowany. O, koledze, kolejna karta, widać, że kolega tutaj 7 level. Zaczyna taką naprawdę już teraz przygodę ze swoim graniem, więc lutro mu się też przyda do kolekcji. Bomber, kanon i kolejny silver. No, no tutaj nic na razie, kolega nie trafił. Ale jeszcze została nam goldówka, będzie otworzona za gemy. Sprawdźmy Inferno, Wizard i Zap. No niestety nic ciekawego nie wpadło. Ale jest Legendary Chest. Dobrze, że ja te wasze openingi troszeczkę przewijam, bo naprawdę nie spodziewam się czasem, że może być Legendary Chest. I zobaczmy, co tu mu wpadnie. Czwarty? Dobrze liczę? Czwarty drwal? Czy wtedy była promocja w Tesco na drwale? Tesco? Może w Lidlu? No nieważne. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Kolejnym naszym bohaterem jest Tiger Bomb. Pogromcy Pindoli, uwielbiam tą nazwę. Uwielbiam nazwę tego klanu, bo po prostu jest super. Pre-chesty, Crown Chest, jest legenda, będzie. Ciekawe jaka. Czy to będzie trwal znowu? Ograider, Royal Giant. No drwali, drwali, już mieliśmy cztery. Cztery legendy i czterech drwali. Crown Chest. Tutaj na razie legendy nie było, ale będzie legenda z legendarnej skrzyni. Ale fajnie by było, żeby też mu z innej wpadła. Rage, jest Rage na kolejny poziom. Elixir Collector Canon, goldówka i zaraz przejdziemy do najlepszej skrzyni tego openingu. No i co mu teraz wypadnie? Czy będzie piąty drwal? Nie, princeska w końcu przełamała hegemonię tych drwali. Mamy princeskę, również odblokowana. Serdecznie pozdrawiam i gratuluję legendy. Kolejny klanowicz, zbójcerze.pl, Jarus, tu będzie legendarna i free. No ale pamiętajcie, tak jak się powtórzę, kolejny raz przysyłajcie wielkie openingi, ponieważ po 24 grudnia takich openingów nie będę nagrywać, bo mi to dużo roboty naprawdę sprawia, więc wy się trzymajcie zasad, ja się trzymam zasad i będzie super. Legendary Chest i lawa odblokowana, serdecznie gratuluję lawy i pozdrawiam. Mamy kolejny Bartikson, Akademia Wojowników, pozdrawiam, tu będzie magiczna otworzona. No szkoda, że z tych będę się powtarzał, silverków nie ma. Pamiętajcie, po 24 grudnia takich openingów nie będę pokazywał. Barbarzyńcy, strzałki, trzy muszkieterki i gwardzce. Pozdrawiam, dziękuję serdecznie. Mamy kolejny opening. Pinio, Poland Boys, ma legendarną skrzynię, przed chwilą bo na porządku pokazywał, na jakie legendy poluje. W pierwszej kolejności był Log, więc myślę, że najbardziej mu na Logu zależy, princeska była, więc Miner, takie legendy by chciał trafić i zobaczmy, czy będzie, pewnie będzie drwal. Jest Loga, chciał Loga, ma Loga. Uwierzcie mi, pokazał mi na początku filmu pierwszego, zaraz wam pokażę. Tutaj przewinął. Pokazał, że jako pierwszą, że chce Loga, bo dużo takich nagrań jest, że chcą Loga, więc gratuluję serdecznie, pozdrawiam.
Kolejny opening Raptor, polska armia. No szkoda, że tych skrzyń kolega nie pokaże, tylko pokaże legendarną skrzynię, którą ma w sklepie. Szkoda. Dobra, ale co mu wydropi? Parki! Myślę, że nie, on nie jest tak zadowolony jak ja w tej chwili. Pozdrawiam chociaż kolegę. Kolejny opening Kuba, polska elita, grał ze mną na live'ie, pozdrawiam. Wygrał w konkursie na Facebooku, tutaj będzie nam znowu legendarną skrzynię pokazywał, też ma w sklepie za gemy. Zobaczmy co mu wpadnie. Jakoś troszeczkę nagrania słaba, ale widać co wpada, co jest. I też ma kolega loga, pozdrawiam. Kolejny bardzo ładny opening. Takie openingi po 24. Takie openingi, pełne skrzynie, pełne sloty. Prychesty, silvery, jest super magiczna oraz zobaczcie, challenge'ówka i turniejówka. No i będzie się działo na tym odcinku, będzie się działo. Zobaczmy, co tam nam kolega za chwilę pokaże. Tu już otwieram. Troszeczkę przyspieszmy. Ponieważ nagranie jest tak troszeczkę spowolnione, więc lekko troszeczkę pomogę tutaj. Na razie nic ciekawego. Jest klasik, 4 wygrane. Klasika, rakieta i barbarzyńcy. Przyspieszmy znowu. Jest z mojego turnieju. Zaraz chwilę cofnijmy. Piąte miejsce. Miani. Taki nick miałeś na początku? Ale nie pamiętam, jeszcze przeczytałem, ok, zobaczę sobie później na nagraniu, pozdrawiam w ogóle. A więc dziękuję koledze za to nagranie. Goblinki i jest Goblin Hunt, ładnie. Tak, nie powiedziałem na początku, bo się zafascynowałem, że są pełne sloty. Miani Poland, serdecznie przepraszam i pozdrawiam. I czekamy na twoje kolejne skrzynie, tu lekko przyspieszymy znowu. Gemy, Barbarian Hunt, Royal Giant i Bowler. Super, Bowler. Bowler ci się przyda na challenge. No i tutaj znowu teraz Crown Chestik, Gemsy, Tab, Barbarzyńcy, Ice Golem i Poison. No ale teraz super magiczna. To nam w tej super magicznej Hog Rider. No już mało brakuje. Teraz już na pewno masz na tym poziomie. Barbarzyńców 270, ładnie. 44 Gianty, też bardzo ładnie. 64 Wizardy, super. 20 Szkieletonów i... Tam były epiki wcześniej, nie wiem. Nieważne, jest Graveyard. Gratuluję koledze, dziękuję za opening, pozdrawiam. Kolejny opening, który mi się bardzo podoba. Zobaczcie, przykład, bierzcie przykład z kolegów. Tak, takie openingi będę pokazywał po 24. Wszystkie skrzynie na slotach, wszystko pozajmowane. Jolof, legendarni, pozdrawiam. Legenda będzie, oglądamy sobie. Nie musicie muzyki wyciszać ani podgłaśniać, ja muzykę sam wyciszam na każdym nagraniu. Podkładana jest moja. Prince. Gold. Hog Rider. Elitarni Barbarzyńcy. Teraz mamy goldówkę. Ciekawe, czy coś fajnego z niej wypadnie. Na razie się nie zapowiada. Rakieta. Słabo. Woda. Miejmy nadzieję, że teraz coś fajnego wypadnie. Tu tak siedzę, zaraz idę spać, bo przed nocką. Chcę zmontować na popołudnie ten film, żebyście mieli w końcu opening widzów. Wiem, że lubicie. No mamy teraz Gianta. Lubię Gianty, to jest moja najlepsza, najulubieńsza, najkochańsza skrzynia. Jakby mnie ktoś kiedyś pytał. Valkyria i dużo czego. Ice'ów. No i teraz legenda. Teraz będzie legenda. Byle nie drwal. Byle to, co kolega sobie życzy. Graveyard, kolejny graveyard na odcinku.
serdecznie pozdrawiam, dziękuję za nagranie, my lecimy do kolejnego. Kolejny opening, legendarna oraz jedna darmówka, miejmy nadzieję, że nam pokaże lajek Age of Clans, pozdrawiam. Jest, będzie to chociaż ta darmówka, no już nie mogę się czepić, że tylko jedna skrzynia przyszła. Dobra, ale jaka legenda? Ice Wizard. Już kolega miał, ma teraz drugiego na level drugim, go może zrobić. Serdecznie pozdrawiam. No i teraz moja akademia. Troszeczkę też jeszcze się mnie tam widzę, nie słucha, bo chociaż wszystkie skrzynie będą pokazane, więc się słucha ładnie. MZPL Brave Poland 2C. To jest nasza oficjalna akademia. Trzecia. Pozdrawiam. Niebawem tam do nich zajrzę. Gold, Valkyria i Elitarni. Teraz poleci kolega z silverkami. Elitarni barbarzyńcy. Tutaj mamy kolejnego silverka. Teraz będzie Crown Chest. Będzie Crown Chest. Miejmy nadzieję, że chociaż koledze poleci legenda, życzę mu tego z supermagicznej. I klon odblokowany, może się koledze przyda, ale kolejna karta do kolekcji. Jest silver, będzie za gemi silver. Barbarian Hound i Ice Spirit. No i teraz super, nie super magiczna, magiczna. Trzymam kciuki, uwierz, trzymam kciuki za legendę. Elitarni barbarzyńcy, Ice Pretty, Mega Minion, Minion Horde, trzy muszkieterki i Golem. Dziękuję koledze za to nagranie, ale tu kolega ma połączone drugie nagranie i w tym nagraniu będzie dwie legendary chest. Będą dwie legendarne, dwa legendarne chesty otworzone. Oj, kolega się postarał. Teraz pokażę nam, jaką by chciał. Minera by chciał. Chciałby Loga. Czyli Miner i Log. Dwie legendary chest. To mi się podoba. Kolega się przygotował, ładnie zmontował mi. Jest Miner odblokowany. Gratuluję, naprawdę pozdrawiam. I jeszcze jedna będzie. I teraz Loga chciałeś, tak? I no, Inferno Dragon, może i nie to chciałeś, ale gratuluję ci serdecznie, dziękuję. Dwie legendarne na odcinku w jednym openingu. Serdecznie pozdrawiam. I kolejny opening, Dominek Delta Zerowa. Będzie Giant Chest, tutaj cofnę, bo już kolega oglądał nagranie. Tutaj zaczyna się po prostu od tej skrzyni pierwszej, raczej Silverka. Teraz Crown Chest. Fog Rider, Knight, rakieta, archerki. No i teraz jest darmówka. Tombstone Mortar. Jest darmówka kolejna. W razie nie ma, no nie ma legend zwykłych w zwykłych skrzyniach. Będzie chyba pechowy odcinek. Oj, oj i oby nie epic, oby nie epic. Gaminion. A już myślałem, że będzie legenda. Dziękuję koledze za nagranie, serdecznie pozdrawiam. I tu mam kolejny opening Miami Poland. No, mam parę nieposprawdzanych maili, takich raczej nie sprawdzałem przed nagrywaniem, wszystko leci na żywo. No dobra, Miami, jesteś drugi raz w odcinku. No i to już jest taki fajny też opening. To jest, przypominam sobie, zwycięzca, nie zwycięzca, piąte miejsce w turnieju u mnie. Jest silverek. Będzie magiczna, będzie magiczna, będą dwie darmówki. Tutaj cały czas telefon mi wibruje, no mówię, cały czas dostaję od was jakieś wiadomości, dlatego mówię, nie przysyłajcie mi, openingów na Facebooka, bo ponieważ tam mi wasze openingi giną, dlatego że się zdecydowałem, że tylko pokazuję openingi z e-maila. Jeżeli na e-maila nie możecie wysłać, bo jest za duży, już nieraz powtarzałem, wgrajcie na Google Drive, na Dropboxa. Google Drive każdy ma. Jeżeli macie tylko e-maila Google, to macie Google Drive za darmo. Crown Chest i magiczna. A
elitarni barbarzyńcy i bowler. No bowler, bowler dobra karta na challenge. Gold, Minion Horde, Zap, Strzałki, Ice Pity, Balon, Mini Pekka i X-Bow, jak go zwał, tak go zwał. Serdecznie dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam. JP 100% Orzechowy Klan, pozdrawiam. Takie openingi aż się miło ogląda. Lecimy z tym openingiem. Na początek na pewno będą same darmówki. I bardzo fajnie. Jest legendarna, jest epicka, tam jeszcze była Giant, jest Classic za 3. Wygrane, elitarni barbarzyńcy, szkieletonki, super. Ale nas interesują, tutaj sobie kolega jeszcze zdonatuje. No i jesteśmy Giant Chest, Lightning, Ice Golem i dużo ice'ów, dużo, bardzo dużo ice'ów, epicka. Jeden Guards, dwa Tornada i 7 Lightningów znowu. No i teraz mamy legendarną skrzynię. Lawa odblokowana. Serdecznie pozdrawiam. Kolejny opening, tutaj kolega Viper, Waleczni, Gracze. To mało troszeczkę tych skrzyń, szkoda, że te dwa silverki jeszcze nie są odblokowane, no ale lecimy. Pamiętajcie, wysyłajcie mi po 24 grudnia wszystkie nagrania, które są z małą ilością skrzyń, nie będą pokazywane. Ustalę jakieś tam limity na Facebooku, napiszę, żeby było oficjalnie, żeby nikt nie płakał, nie wyzywał mnie bez powodu, bo i takie się rzeczy zdarzają. No i mamy Baby Dragona. Szkoda, że tutaj chyba nie wpadnie legenda, koledzy. Chociaż nie wiem, jeszcze nie oglądałem do końca. Oglądam tak jak wy raczej. Tylko chwilę zobaczyłem na końcu, czy to będzie te skrzynie, czy legendarne. Jeszcze czasem w sklepie. Ale jest Gold, Barbarzyńcy i Barbarian Hunt. No i został nam Crown Chest. Właśnie go otwieramy. Kolega się długo zastanawia, pewnie mu ktoś do pokoju wszedł. Gemsy, barbarzyńcy, archerki, piecyk i poison odblokowany. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za opening. Kolejnym naszym bohaterem jest Koliak.pl, polska elita. No tu będą tylko free chesty i magiczna. Więc lecimy z tym openingiem. Gold Gemsy, Royal Giant, no i magiczna. Mamy magiczną, Gold, Minionki, Bajerki, Mortar, Elixir Collector, Royal Giant, 3 muszkieterki i Goblin i Pets. Dziękuję za opening, serdecznie pozdrawiam. Mamy kolejny mały opening, Giercownik.pl, Poczuk. Dobra, lecimy z nim. Szybko przelatuje ten opening. Żeby szybko nie przeleciała gdzieś nam legenda, musimy dobrze zwrócić uwagę na to. No nic nie ma, niestety, na razie. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Kolejny opening, Gawel.pl, Szwagry. Będą free chesty i magiczna. Tutaj troszkę, nie trzeba przyspieszać, jest w miarę jakość, idzie jakoś. Więc sobie pooglądajmy. Mamy pierwszą legendę na odcinku i od jakiegoś czasu z normalnej skrzyni, z drewnianej, z free chesta, Lava Hunt. Gratuluję koledze już tej legendy w tej chwili.
jeszcze jakby z magicznej wypadła legenda, to już kolega chyba by był naprawdę bardzo zadowolony. No ale zobaczmy, jest była legenda z darmowki. No i tutaj tylko Poison, ale serdecznie gratuluję i powodzenia. Kolejny opening, który mamy, jest od gracza Klepaczka Barmaster.pl. Ciekawe, czy to on, czy ona Klepaczka, bo to można różnie. Jest epicka, jest darmówka, zobaczymy. Widać, kolega gra na komputerze, bo kursor widać. Grywał na komputerze, może nie tyle co gra. Dobra, ale jest epicka. Co z epickiej wypadnie? Dwa exboły. Trzy mirrorki i pięć czego? Pięć rage'ów. Więc dziękuję za to nagranie i serdecznie kolegę pozdrawiam. I mamy ostatni opening na dzisiejszym odcinku. MPL002 Mistrzowie. Bardzo ładny opening, nas czeka tam jeszcze challenge'ówka albo turniejówka. Więc na zakończenie bardzo fajne też, dużo skrzyń, więc lecimy. Na razie z darmówek nic, ale już dzisiaj na odcinku mieliśmy z darmówki legendę, więc jesteśmy zadowoleni. Miejmy nadzieję, że koledze też jako ostatni na odcinku, że wpadnie legenda. Trzymamy kciuki, naprawdę. Pajski, Zap i Knight. Nie, jeszcze jedna, przepraszam, piecyk, nie zauważyłem. Już naprawdę padam spać, trzeba iść. Jest na klasyku, 5 wygranych. Tu też nie mamy legendy, ale mamy nadal naszą magiczną. No i zobaczmy, 3 goldówki. W pierwszej goldówce Baby Dragon. Nic ciekawego jak dla mnie. Litarni, żałeczki, archerki, Ice Golem. No to karta się akurat przyda. I ostatnia goldówka. Tutaj Inferno Dragon nam Inferno Dragon, Inferno Tower. No i ostatnia skrzynia na dzisiejszym openingu, magiczna. Oby była szczęśliwa. Oby dała koledze legendę. Mortar. Ajski. Pergobliny. Trzy muszkieterki. I Expo. Dziękuję za wasze openingi, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za to, że komentujecie, lajkujecie. Pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia w kolejnym odcinku waszych openingów.